Zawsze jakaś odmiana. Biżuteria. Wiatr wieje jak skurczybyk. Ja jestem na plaży w Sopocie. Plażowicze już się w zasadzie zawinęli. Także warunki do poszukiwań idealne. Gorzej, że nie ma znajdek. Tego najważniejszego. No i słuchajcie, to jest moje pierwsze znalezisko. Po pół godzinie szukania mam pierwsze 20 groszy. Koleżanka i kolega chyba jeszcze nic nie znaleźli, ale wszystko przed nami. I co, chociaż jedną monetę macie? Nic. Ja mam 20 groszy. I co? Kto jest najlepszy? Kto jest najlepszy? Zawsze jakaś odmiana. Biżuteria. Odszedł to trochę. Nie, to tam. Ale wiesz co? Chyba. Dmuchnij. Ale zobacz, jak to rdze wieje, to chyba jest tak, ten. Ale to chyba jest żelaz. Ale ty tak wygląda, jakby posrałem żelaz, bo to ładnie wygląda. To nie jest taki zwykły metal. No zobacz, jakie śliczne. Tylko dlaczego rdze wieje? Możesz znaleźć właściciela, bo masz włosy. Lecę, pędzę, bo największe znalezisko w dzisiejszym dniu. Wyglał kolega poszukiwacz. Proszę bardzo, całe 2 złote. Nówka nieśmigane. Nie, w jednym dołku. 4 złote. Kurczę. No i dobrze. No i o to chodzi. No to już jestem załatwiony. Koleżanka mnie pobiła. 4 złote z jednego dołka. Będę płakał jak bubr teraz. Dzisiaj trzeba będzie się pogodzić z porażką. Całe 20 groszy, a oni mają 7 złotych nazbierali w sumie. Siemańsko, hej. Siema, Zbyszek. Cześć, Marek. Siemka. Jest i syna Pauli. Paulina nas bije, ona ma 5 złotych. Szli w trójkę, ona się zabiła. Tam jest puszka głębiej, wiesz? Zbychu, ale kurczę, ja chciałem o, ten... O, kubek jeszcze zdał. O, no... Ku... no. To wiadomo, czemu się tak schylał. O, o, wyczochrani. I tutaj masz. A dla włodka im wziąłem jeszcze też. Spokojnie. Ledwo dojechałem, wiesz? Co się stało? A dalej się pitoli z samochodem? Zapalił się, zapalił. Hamulce. No. Co tam masz? No i co? 1 grosz, wiadomo, nie? Nie. A, pół zawleczki. Nie, to jest od bandażu. Wiesz? Albo od tego, tak, od opaski, no. Ja stawiam watę cukrową za frikę. Ja czekam na tą. Od ostatniego razu w zasadzie nic się nie zmieniło. Dalej jest ta brązowa breja w wodzie. Kąpać się niestety nie można. Straszna lipa. Nie wiem nawet, czy to tym mewom tam nie zagraża kąpiel w takim syfie. Poszukiwania w wodzie nie mają najmniejszego sensu, bo tu się nikt, absolutnie nikt nie kąpie. Tak jest. Bez kodu, niestety. A. Ale on ma dla ciebie. Tak? Graj w kolory. Jezu, ty masz nakopanych tych kapsli, Boże. Kręgosłup cię boli na bank? Nie. Polecam plażę w Sopocie. Wszyscy narzekali, że tyle kapsli. A teraz zobaczcie, ilu tu jest poszukiwaczy. Tu jest, słuchajcie, tak wyczyszczone. To jest najczystsza plaża w Polsce w tej chwili. Takie nie, nie? Ile to radości może być z kapsli, widzisz? Czekajcie, bo ja potem w domu brać kapsli. Tak. A takie od łódki? Tak. No. Takie nie. Znalazłam takiego różowego i dałam dla niego z panką różowego. A, to po prostu ja zbieracie mam... kapsle, tak? To nie jest ja jakiś celu? Prawie... Czyli będzie kolekcja. Tak. Wiesz co, dam ci wszystkie, sobie przebierzesz w domu, dobra? I wrzucaj to wszystkie. To fioletowe. Które fioletowe? Ja ci oddam ten. Ja bym miał ten. A zobacz. On znalazł taki, bransoletkę złotą. Tak. No. Ale dzisiaj? Tak. Nie, wczoraj. Wczoraj. Tak. Bo kopaliśmy sobie i on sobie tam kopał i nagle znalazł złotą bransoletkę. No dobra, a teraz kolejne pozdrowienia dla kolegi Tymka. 4 detektorystów będzie szukało jego części od okularów. No płytko, tylko że wiesz. 10 kapsli i 1 moneta. Zbychu, nie naciągaj cukier po 20 zł. Słuchajcie, w sumie na watę żeśmy nie zasłużyli, nawet nie zarobili. A każdy by chciał się nażreć. A cukier wiadomo.
10 zł kilogram. Najlepsza wata cukrowa w Sopocie. Ale tam dużo powietrza jest w środku, nie? W tej wacie. Tam mało cukru jest. 99% powietrza to jest. 99%, także cukru nie ten. To mało, to no nie tuczy, bo to jest jak samo... Tak, powietrze z jodem czy bez? Z jodem. Najlepsza wata w Sopocie. Jest tam paru buraków do przemielenia, to jeszcze wiesz, cukru będzie sporo. Nowka cawka. Co to jest? Śledzie. Wata cukrowa za 50 zł. W czasie, kiedy cukier kosztuje dychę za kilogram. Cukier w cenie paliwa. No, ale to nie wiem. Chatę na zimę można uszczelnić, nie? Właśnie, a da się tym domu ocieplić? Insulina jest gdzieś tu pod ręką? Wydało się, kto cukier z Biedronki wykupił, Piotr pisze. A, no właśnie, no właśnie. Na żywo jesteś. A, okej. Okay. Nie wykupujcie cukru, bo będzie lipa na molo. Dokładnie. A Maciej potrzymała. Jeszcze to. Ty, może już starczy tej waty, bo on przez bramkę nie przejdzie na molo. No, no, tak, tak, bo tam rozwiewa, tam kawałek już poleciało, ale... No to i tak, daj spokój. Bo odleci. Super, mega. Najlepsza wata na molo w Sopocie. Także my się będziemy zbijać. My pomału kończymy. Pożegnajcie się wszyscy ładnie z moimi widzami. Subskrybujcie Włodzia. Naszego mega mistrza. Włodzia koniecznie. Mistrzu to jest tylko jeden, tutaj stoi, także... No jeszcze nie przyszedł. Pozdrawiamy, no dzisiaj rozwalił system. Pozdrawiamy serdecznie z Sopotu, zaraz potem zakładamy futra, bo już w miarę się ciepło tak zrobiło, nie? Tak. Ja mam nietoperze na klacie ktoś. O, no. No i bardzo dobrze. Także Zbychu ma ogrzewanie, ogrzewanie też cena wzrasta w tym roku, także wiecie. Jeszcze raz, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia, jak to mówią Amerykanie. Tak, do usłyszenia, cześć. Cześć. Dzisiaj zaczynamy drugi dzień poszukiwań. Proszę bardzo. Ze mną zacna ekipa. Pan Daniel. Z tyłu jest Maciek. I mamy pierwsze znalezisko. Lód na patyku. Wczoraj była ogromna wata za 50 zł. A dzisiaj lody na patyku. Nie wiem, ile takie coś kosztuje, ale taki sprzęt już znaleźliśmy. Jeżeli chodzi o znaleziska, to tyle i szukamy dalej, bo już chodzimy tutaj z 15 minut i nikt nawet jednego sygnału nie miał. Oprócz kapsla nic ciekawego, niestety. O ile oglądaliście mój poprzedni odcinek z trupem kobiety na plaży, no to te trupy dalej mnie prześladują. Tu w krzakach następne. I co dalej, lipa? No, 2 grosze. 2 grosze, a już myślałem, że ja wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Co ty? Ja 2 złote miałem na samym wejściu. Miałeś 2 złote? Kłamiesz. Mam tutaj w kieszonce. Ja tyle nazbierałem aż. Kurde. No. No panie, hop, ja co 2 ziko, nie? Zobaczaj pan jakie. Na samym wejściu. Mhm. Podrzuć, na pewno Maciek rzucił na wczoraj początku. Wczoraj. Żeby było wiarygodne. Nie. E-papieros. Co? Nie. Nie, to nie jest. No masz kapsel. No jest kapsel. Mhm. Bo te nowe iQOSy dają sygnał, nie? Tak. Te fajki. Z kasiorą dzisiaj cienko, więc moim fantem dnia chyba będzie ta oto zdobyć przepiękna. Ty masz łyżkę, co nie? No. No ja mam... No, widzisz cały zestaw kuchenny. O, panie! 7, kurde. Ja pierniczę, Marek 7, dzisiaj 8, stawia. 9,60. 2. Zrzuta. O, ci nie. To nie. Znaczy,
Patrzaj, Wodziu, patrzaj. Też nie. Same takie, kurcze, nie to co potrzeba. Już kurde, żeby rzucali na plaży jeszcze to co potrzeba, to nie miał pretensji, a tu... O! Tyle śmiecia, kurde, pogięty może być. Co ty gadasz? W bagażniku mam drugą zapisał. Aha! Nikt nie ukradł, leży. No i to tyle na dzisiaj, czyli tak 10, 15, 19, no może z dwie dychy razem na... No może 7 mamy razem. No tak, ale my ja 4, on 5, wiesz. 6. No to 20, no 20. My może z 7 mamy razem. No razem jak nas to... Ale słabizna, kurde. Ja już jest 50. To ja mam 60. Kiedyś jak na kebab było, to było fajnie, a teraz na kebab to trzeba mieć tam, nie wiem, z 15 zł. No, to nie masz to tam chyba. Tylko w sumie. Ja mam tylko łyżkę do kebabu, a kebabu nie ma. No, my nic nie zjemy. Ja zjem jeszcze piwo, jak wrócę. Jedno piwo zjem duszkiem, a drugie będę tak powoli. Bo jutro do pracy, tak, zjem. No to jest tyle co kotlet schabowy, tyle ma kalorii, jedno piwo. No, ma tyle, no. Bo zapomnij. No, bo zapomnijmy. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Opłata za parking. To moja pewnie mi z kieszeni wypadła. W trójkę nie utrzymasz. Ojej, a ty tutaj nic nie nagrałeś, tak? Czy coś tam? Nic, nic. A tutaj Marek, chłopak Włodka. Ja nawet nie zaprzeczam. Ja przyznaję się do... To jest mój chłopak, żebyście byli świadomi, nie? Czekaj, chodź. Tylko krzesło muszę zabierać ze sobą. Na tym się żegnamy, proszę bardzo.